Miło mi, że kolejny raz znalazłem się w Radomiu, które na pewno jest mi bliskie miasto. Na wstępie chciałem pogratulować trenerowi 3 punktów, ale jak pewnie zaraz powie, wywalczonych po ciężkim boju. No bardzo żałuję tego, że nie udało chociaż wywieźć się stąd 1 punktu, bo chłopaki zostawili kawał serducha i zdrowia. No ale 3 błędy indywidualne moich zawodników, można powiedzieć, zadecydowało o tym, że wyjeżdżamy stąd z zerowym dorobkiem. No nic, dla nas jest liga cały czas otwarta. Gramy sobie teraz już praktycznie o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów i jak najwyższe miejsce w tabeli. Broń ma inne cele. Od dzisiaj na pewno będą mocniej napierać na czołówkę, bo jak wiecie, Mszczonów z Pilicą wygrał, więc jakby dystans wasz się skrócił. Nic, dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratuluję, panie trenerze. No i wszystkiego dobrego. Życzę awansu, żeby się udało, bo widzę, presja na trenerze jest duża. Ja mam trochę inną pracę w spokojniejszym klubie, także dziękuję, tyle. No bardzo, bardzo trudny mecz dzisiaj spotkał mój zespół. Bardzo szybko oddaliśmy prowadzenie zespołowi tutaj z Jazgarzewa. Wdało się w naszych poczynaniach trochę nerwowości, nieskuteczności i bardzo, bardzo dużo, bardzo, ale to bardzo dużo nas kosztowało to zdrowia, żeby wyciągnąć z tego wyniku negatywnego na pozytywny i zdobyć 3 bramki i wygrać mecz, przychylić szale na swoją stronę. Jestem dumny ze swoich zawodników, że w przerwie, powiem uczciwie, bez mojej reakcji potrafili się tak zmotywować, że ta druga połowa było bardzo się miło patrzyło na ten zespół, na to zaangażowanie, na tą determinację, tak jak była w Karczewie. Oczywiście też bardzo dziękuję kibicom, że pomimo tego, że 2 razy przegrywaliśmy, to ten doping było słychać, te planty żyły i chłopcy też to zauważyli. Także cieszę się, kosztowało nas to, mówię, i mnie przede wszystkim dużo zdrowia. Natomiast no, są dopisane 3 punkty i cieszymy się wspólnie z tego. Ja bym chciał zapytać jeszcze o takie rozłożenie sił na najbliższe dni, bo gramy Puchar Polski w środę, potem w niedzielę z Promą. No ten mecz kosztował nas dużo siły. Czy ten puchar będzie tak traktowany na poważnie, czy też niektórzy odpoczną? Jak trener myśli, jak to będzie? Powiem tak, broń nigdy nie odpoczywa. Gramy do bólu o wszystko, także puchar potraktujemy bardzo poważnie. Rozumiem. Co się stało, że tak szybko został pan przez pana sędziego odesłany na trybuny? Rzadko spotykanie widział, że te drużyny już od 3 minuty oglądają na mecz z trybun. Tak jak tutaj powiedział mój kolega, presja na mnie jest bardzo duża. 3 minuta i trybuna, tak? No są takie chwile, są takie emocje, że człowiek nie panuje nad tym, co mówi. No natomiast no wydaje mi się, że tak obiektywnie już na spokojnie, no za wcześnie, żeby przy takim faulu w 3 minucie gry usunąć najpierw zawodnika, ukarać żółtą kartką, a później mnie odesłać na trybunę. No. Zawsze jak bokser dostaje ciosa, to jest liczony, tak? A ja dostaję od razu knockout. Także no są takie sytuacje. Przeprosiłem za to zachowanie, jeżeli sędzia to tak odebrał. No i tyle. No, dziękuję bardzo.